serdecznie w naszej szkole, na drugim regionalnym konkursie kolęd i pastorały. Bardzo się ucieszył z tak licznej obecności i tak licznego udziału szkół, przedszkoli z terenu powiatu zamojskiego, tak to określę, ale i nie tylko, bo ta Nawatka to jest już inny powiat. Jest nas dużo i niezmiernie jest z tego powodu miło i przyjemnie i wszystkich bardzo serdecznie witam. Wszystkie szkoły, wszystkich nauczycieli, opiekunów, rodziców, bo też takich mamy, którzy przyjechali świętować z nami ten dzień i ten konkurs, więc bardzo, bardzo nas to cieszy. Niech ten konkurs będzie takim przypomnieniem świąt Bożego Narodzenia, bo święta Bożego Narodzenia to taki czas bardzo radosny, bardzo przyjemny. I niech będzie takim również przypomnieniem przeżytych świąt. Niech wzbudzi w nas radość, nadzieję i niech będzie tym samym dobrym, co właśnie, z czym kojarzą się święta Bożego Narodzenia. Witam bardzo serdecznie naszego operatora, pana Józefa Zdybla, który jest administratorem Krasnoludzkiego Forum, więc nasza uroczystość jest dzisiaj nagrywana, to będzie można sobie obejrzeć na Forum Krasnoludzkim. Bardzo, bardzo witamy, cieszymy się, że będzie nas tutaj uświetniał, upamiętniał. Witam również panią redaktor prasy, gazety Echa Roztocza. Jest to pani Dagmara Prysiak, Pryciuk. Jest. Witamy bardzo serdecznie. Też informacje będą w tej gazecie. Zachęcam, żeby po konkursie nabyć, poczytać, zapoznać się. Będzie też w naszej prasie lokalnej. Gazeta Krasnowrocka i myślę, że w tygodniku zamojskim też te informacje wszystkie będą. Więc ja nie będę tutaj przeliczała. Jeszcze przedstawię nasze szanowne jury. Trzyosobowe. Pani Wanda Sachajko, przewodnicząca. Była nauczycielka, w tej chwili już jest emerytowana nauczycielką, ale nie dajemy jej tak całkiem odpoczywać, więc przyjęła zaproszenie i bardzo się z tego cieszymy. Dziękujemy, że chce dzisiaj u nas popracować. Pani Alina Złota, również to. Poprzedzająca, czyli była nauczycielka. I ksiądz proboszcz parafii Wądysz, Paweł Zabór. Cieszymy się, że ksiądz proboszcz w swoich obowiązkach znalazł czas, tylko zaproszeni, będzie tutaj solidnie pracował i nagradzał i wyróżniał zgodnie z kodeksem, zgodnie z przepisami, z katalogiem i bardzo nas to cieszy. Ja nie będę już przedłużała, bo czas, żeby rozpocząć występy. Wszystkim uczestnikom, którzy będą brać udział, życzę wygranej, żeby prawda, być najlepszym, żeby wygrać, a wszystkim, którzy tutaj przybyli i są opiekunami i gośćmi, miłych wrażeń, udanego pobytu i wszystkiego dobrego. I zapraszamy na nasz konkurs. Oddaję głos prowadzącym. Witamy serdecznie. Sara Sadowska, Gabriela Solak. W imieniu całej społeczności naszej szkoły oraz pracowników zespołu szkół przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie bardzo serdecznie witam wszystkich gości, którzy zechcieli poświęcić swój czas i przybyli do Krasnobrodu, aby razem z nami słuchać się w tekst przepięknych polskich kolęd i pastorałek. Szczególnie serdecznie pragnę powitać swoich rówieśników, tak licznie przybyłych na nasz konkurs. Wasza obecność utwierdza nas w przekonaniu, że tradycja wspólnego kolędowania jest ciągle żywa. Dzisiejszego dnia wykonawcy prezentować się będą w następujących kategoriach. Kategoria pierwsza – przedszkola. Kategoria druga – klasy od 1 do 3 szkoły podstawowej. Kategoria trzecia – klasy od 4 do 6 szkoły podstawowej.
Kategoria czwarta – gimnazjum. W poszczególnych grupach wiekowych swoje talenty zaprezentują soliści oraz grupy zorganizowane. Wszystkich wykonawców oceniać będzie jury, którym się zadają. Ksiądz Paweł Słonopas, proboszcz parafii w Bądeżu, pasjonat leśnych podróży i grzybobrania, a przede wszystkim poeta. Pani Wanda Sachajko, wieloletnia pracownica szkoły podstawowej w Krasnobrodzie, emerytowana nauczycielka, członkini zespołu Wójt Odianie. Pani Alina Słota jest również członkini lokalnego zespołu folklorystycznego Wójt Odianie oraz emerytowaną nauczycielką. Naszym szanownym artystom życzymy powodzenia, a widzom miłego odbioru. Jednocześnie prosimy zgromadzoną publiczność o zachowanie ciszy na sali widowiskowej oraz gorący doping, który miejmy nadzieję zagrzeje do walki uczestników konkursu. Jednak w drodze wyjątku, poza swoją kategorią, jako pierwszy wystąpi zespół Smersy. Niezwykły świat kolęd i pastorałek prowadzą Państwa najmłodsi uczestnicy dzisiejszego konkursu. Jako pierwszy w kategorii oddziału przedszkolnych reprezentuje się zespół zgłoszony do udziału w konkursie przez panią Anetę Gandzarz. Na scenę zapraszamy liczną reprezentację czterolatków punktu przedszkolnego w Krasnobrodzie. Zespół przybrał wdzięczną nazwę Smersy i reprezentuje kolędę pod tytułem Dzisiaj Betlejem. Skład zespołu stanowią Bajaka Kamil, Bąk Marcel, Bęc Martyna, Berlik Marcel, Czajkowska Aleksandra, Wiośla Gabriela, Gielmuda Olivia, Iskrzyk Barbara, Jaczek Amelia, Kołczyn Gabriel, Kostrubic Zuzana, Zyra Michał, Maruszak Magdalena, Mądolin Gabriela, Ożarowski Szymon, Pachołek Miłosz, Piela Zofia, Piruk Emilia, Pol Marcina, Radzieński Łukasz, Traczkowski Michał, Skiba Julia, Tabała Aleksandra, Tylka Karolina, Łodarczyk Agata. Do występu przygotowują się soliści z poszczególnych kategorii wiekowych. Thank you.
wokalnym zaprezentuje 5-letnia Alena Wasiura, która zaśpiewa utwór pod tytułem Bosy Pastuszek. Do występu przygotowuje się Martyna Papuła. Lena Pakuła jest na sali. Bye.
razem z Martyną do Krasnobrodów przyjechała jej koleżanka Lena Wasiura. Na co dzień dziewczynki uczęszczają do zespołu szkół w Suchowoli. Tamte szpilnie przygotowywały się do dzisiejszego występu. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolędy pod tytułem Bosy Pastuszek, wykonaną przez Lenę. Do występu przygotowują się soliści z klas pierwszych 1-3 szkoły podstawowej Paulina Szabranka. Paulina Szabracka reprezentuje Szkołę Podstawową w Szewnie Górnej. Na występu została przygotowana i zgłoszona przez panią Jadwigą Drzewicką. Paulina zaśpiewa mało znaną, ale jakże piękną pasterelkę pod tytułem Kołysanka dla Dzieciątka. Do występu przygotowuje się Amelia Rybaczyńska. Kolejną uczestniczką konkursu jest Amelia Rybaczyńska. Amelia uczęszcza do klasy trzeciej w Szkole Podstawowej w Tarnowatce. Dziewczynka pod czujnym okiem pani Elżbiety Jakubczak przygotowała utwór pod tytułem Bosy Pastuszek. Jest to jej kolejne wystąpienie Amelii przed tak dużą publicznością. Przywitajmy ją gorącymi brawami. Na występu przygotowuje się Halina Komisarczuk. Anioła
Michalina jest jedną z wielu występujących na dzisiejszej scenie reprezentantek Szkoły Podstawowej w Suchą Woli. Michalina do występu została zgłoszona przez panią Annę Lalik. Witamy serdecznie naszą młodszą koleżankę i zapraszamy do wysłuchania pasterełki pod tytułem Kołacz. Do występu przygotowuje się Krzysztof Szymborski. Na turnusie rehabilitacyjnym. Nasz kolega zaprezentuje kolędę pod tytułem Dzisiaj Betlejem. Do występu przygotowuje się Julia Wajda. Chrystus się rodzi na to, chodzić w pamięć.
zmieniają serca. Pasterze śpiewają, wędrowca w tym kraju, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się można zostawić, a anieli grają ogłaszają. Maria, Panna Dzieciątko piastuje. I już za święty, i już za święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi na zastołoki, a anieli grają kule czaj. Pasterze śpiewają, wędrowca w tym kraju, cuda, cuda ogłaszają. Ogłaszają. Powstaje, wesce Pana Syna rodzi. Przecież wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a anieli grają kule czaj. Pasterze śpiewają, wydę tam mykają, cuda, cuda ogłaszają. Dziękuję bardzo. Przegląd solistów konkurujących w drugiej kategorii zamyka Julia Gajda, uczennica klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Obrociu. Był Pastuszek Bosy to jedno z najpiękniejszych polskich pastorałek. W naszych domach bardzo często łączy ona pokolenia. Dziś większość z nas potrafi zanucić jej melodię. Do występu przygotowują się soliści z klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych. Jako pierwsza wystąpi Dominika Radziuska. Yeah.
Po raz kolejny, w dniu dzisiejszym, na scenie gościmy uczniów sąsiadującego z naszą placówką Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie. Jako pierwsza wystąpi uczennica klasy 5 Dominika Radińska, która przygotowała kolędę pod tytułem Maleńka Miłość. To nie jej pierwsze wystąpienie w murach naszej szkoły. Tym bardziej powitajmy ją gorącymi brawami. Na wystąpieniu przygotowuje się Klaudia Gancarz.
Dziękuję. Klaudia reprezentuje Szkołę Podstawową w Siedmiu Górnej i jest uczennicą klasy szóstej. Do konkursu została zgłoszona przez panią Dorotę Kozłowską. Klaudia po raz kolejny uczestniczy w naszym konkursie. Tym razem zaprezentuje nam kolędę pod tytułem Prawie Mały Panie. Do występu przygotowuje się Kinga Gierzla. Pada śnieg.
Do występu przygotowuje się Natalia Chrzan. Przygotowuje się w całym jako dnia.
Jacek Kowalik. Dziewczynka jest uczennicą Szkoły Podstawowej w Suchowoli. Klaudia zaprezentuje kolegę pod tytułem Aniołek Maleńki. Do występu przygotowuje się Gabriela Solak. Dziewczynka jest Majdana Wielkiego. Została przygotowana przez panią Marię Kawkę. Moja nieco młodsza koleżanka zaprezentuje kolędę pod tytułem Kolędnicy Wędrownicy. Do występu przygotowuje się Martyna Trąba.
scenie powitajmy naszą szkolną koleżankę Martynę Trąbę. Martyna na co dzień uczęszcza do szkoły podstawowej w Krasnobrodzie i jest uczennicą klasy czwartej. Dziś reprezentuje naszą placówkę. Ten występ jest jej debiutem. Dlatego też przywitajmy ją gorącymi brawami. Martyna zaprezentuje pastorałkę Posy Pastuszek. Do występu przygotowuje się Gabriela Dobek. Gabrysia przygotowała kolędę pod tytułem Znak Pokoju. Po niej swoje zdolności wokalne zaprezentuje Martyna, która wykona utwór pod tytułem Rozmowa ze Świętym Józefem. Do występu przygotowują się soliści w gimnazjum. Jako pierwsza na scenie pojawi się Izabela Czapla.
Zapraszamy na scenę Martyna Pszczółę. O Józefie,
mnie wspomóż, byśmy doszli gdzieś do domu. Już ból mi ciało przeszywa, a gdzie ja będę urodziła? Ani łyżki, ani miski, ani deski do kołyski, ani płotka, ani szmatka, co ja pocznę, biedna matka. Lisy po śniegu rysują, wilki z moru nawołują. Gdzie ja samotna w tej drodze, Bożego syna urodzę? Już nie mogę płakać żalu, już mnie stopy ogniem palą, a to jeszcze taka droga, ani domu, ani ognia, ani łyżki, ani miski, ani deski do kołyski, ani płatka, matka, co ja pocznę, biedna matka. Podczas dzisiejszego konkursu jest Maciej i Weronika. Weronika stanowi jedną z reprezentantek, licznie dziś przybyłych uczniów z Suchowoli. Weronika przypomni nam o nocy pojednej, prezentując kolędę pod tytułem Czy każdy sobie znak pokoju. Do występu przygotowuje się Dominika Musiec. Czekaj, my sobie.
Dominika jest uczennicą klasy trzeciej. Obecnie przebywa w sanatorium na turnusie rehabilitacyjnym. To jej pierwszy występ wokalny przed tak liczną publicznością, dlatego też przywitajmy ją gromkimi brawami. Dominika zaprezentuje jedną z najstarszych polskich kołan pod tytułem Lula Jerzy Jezuniu. Do występu przygotowuje się Roxana Sadowska. Zdążyliśmy zauważyć, że Roxanie nie są obce publiczne wystąpienia. Tym razem nasza koleżanka ma okazję zaprezentować się z innej strony, tej mało nam znanej. Tym bardziej z zainteresowaniem wysłuchajmy jej wystąpienia. Roxana przygotowała koledę pod tytułem Gdyby nie gwiazda z Betlejem.
Do występu przygotowuje się Martyna Ciupera. Nie było miejsca dla Ciebie. Dla występu przygotowuje się grupa przedszkolna Słoneczka. Thank you.
bawić się na ziemię. Szarca nie boli, a tam nie było miejsca, bo przyszedłeś. Chodź bawić się na ziemię. Szarca nie boli, nieszczęsny. Przy szkole binarnej w Żuremicy przyjechały Słoneczka. Grupa do konkursu została zgłoszona przez panią Aleksandrę Oleszkiewicz. Dzieci przygotowały piękną pastorałkę pod tytułem Żubek Cię utuli. Życzymy udanego występu. Skład zespołu stanowił Wiktoria Łoziewicz, Joanna Nowakowska, Magdalena Barski, Martyna Sokolińska i Katarzyna Cielica. Do występu przygotowuje się grupa przedszkolna z punktu przedszkolnego w Młodzie. Przygotowuje się punkt przedszkolny z Obroczy.
Wielu aranżacji. Dziś wielokrotnie mieliśmy okazję wysłuchać tego pięknego utworu. Jednak nie w wykonaniu uczniów z Obroczy. Na scenę zapraszamy Maję Dudzińską i Dominikę Kotuła. Dziewczynki do konkursu zostały zgłoszone przez panią Magdę Rudy. Na występku przygotowuje się zespoły z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych. Zespół z Wywłoczki. Na wujek zagrał, spadł na górę owce i szedł.
Wszyscy o tym wiedzą, że polskie kolędy są jednymi z najpiękniejszych na świecie. Od pozostałych wyróżnia ich zawarta w nich treść oraz melodia. Nadto, w porównaniu z innymi narodami, tych kolęd mamy naprawdę dużo. Na scenę zaproszono 5-osobowy zespół z Włoski w składzie Jessica Kur, Popłowska Maja, Udziński Karol, Panos Aleksandra, Kowalczyk Kasper. Uczniowie zaprezentują pastorałkę pod tytułem Nie miały aniołki choinki na święta. Po występu przygotowują się iskierki. Kolejnymi uczestnikami konkursu są uczennice naszej szkoły. Jagoda Studlicka i Jagoda Husiatyńska. Dziewczynki od ponad 2 tygodni poznają zakątki malowniczego krasnobrodu. Jagody pod czujnym okiem pani Marii Katki przygotowały utwór pod tytułem Około 12 w nocy. Do występu przygotowują się promyczki. Około 12 w nocy, koguty te 3 za.
Był pastuszek bosy. Taki właśnie repertuar wybrały sobie uczennicy zespołu szkół przy sanatorium rehabilitacyjnym. Hanna Stonicka, Julia Piotrowska i Jagoda Wysiadyńska. Do występu przygotowują się Julia Basa i Emilia Niedźwiedź. Witajmy Julię Bazan i Emilię Niedźwiedź, uczennice zespołu szkół w Suchowoli. Dziewczynki, do konkursu zostały zgłoszone przez panią Zofię Kwiatkowską i zaprezentują pastoralkę Bosy Pastuszek. Do występu przygotowują się zespoły z klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych, reprezentanci szkoły w Wyborce. Ty pasuszek bosy, na
Występy zespołu 4-6 odkrywają uczniowie Szkoły Fundamentalnej w Głoszcu. Ostapiński Wojciech, Burzyńska Aleksandra, Popłowska Karolina, Cieliszek Karolina, Kap Emilia. Zespół starają uczniowie klasy 6. Do konkursu zostali zgłoszeni przez panią Ewę Bernard. Zaprezentują nam utwór pod tytułem Kolejnicy Wędrownicy. Przywitajmy ich gromkimi brawami. Do występu przygotuje się zespół Pauza. Na scenie powitajmy zespół Pauza, zgłoszonego do konkursu przez pana Jacka Kowalika. Uczniowie w składzie Tylka Aleksandra, Kołtunia Klaudia, Płasocha Monika, Fresz Weronika, Lewada Martyna, Mydłonek Marcelina, Płasocha Monika, Fresz Weronika, Nędzyńska Maja. Zaprezentują piękną pasterałkę pod tytułem Okno w chmurach. Może właśnie przez to okno codziennie łaskawym okiem spogląda na nas sam Stwórca. Do występu przygotowuje się zespoły z gimnazjum. Zespół Paolo Andrzej. Thank you.
Gdyby nie gwiazda z Bethlehem, to pastorałka przygotowana przez zespół Paolo Angels, w skład którego wchodzą uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących w Krasnobrodzie. Paweł Korga, Wiktoria Kulczycka, Ewa Nodzińska, Karolina Grodzka, Marta Antoniach i Robert Korzeniowski, który zadbał o oprawę muzyczną. Do występu przygotowuje się zespół Gama. Reprezentują 13-osobowy zespół Gama Starnawarki. Uczniowie zaśpiewają kolędy pod tytułem Triumf Króla Niebieskiego. Na scenie powitajmy zespół w składzie Margot Natalia, Martyna Ciupera, Burhan Magdalena, Króla Katarzyna, Przemysław Jarczak, Michał Iskierka i Monicki.
Iwonik Jakub, Poszelężna Angelika, Tomasz Konrad, Przemysław Litwiczuk, Katarzyna Bartoszyńska, Pasieczna Diana, Julia Dudek. Raz. Thank you.
przypomnieć, że kolędy stanowią cenny skarb w dziedzictwie kulturowym. Pomimo tego, że niedawno w naszych domach uschły cudownie przyozdobione świeczki, nadal trwamy przy Betlejemskim Szopie. To dzięki Wam, koleżanki i koledzy, mogliśmy po raz kolejny w roku przeżyć martwy świat. Uświadomiliście nam, jak cennym i ważnym narzędziem operujemy. Wydawać by się mogło, że prozaiczny i błahy tekst polskiej pastoralki nie przebije się przez anglojęzyczne świąteczne piosenki. Jednak to teksty naszych kolegów odkrywane są w każdym zakątku świata. Tam, gdzie los różnych przyczyn nadal rzuca rodaków. Kolędy pomagają nam zachować tożsamość narodową, jednocześnie przypominają o tradycjach, wartościach chrześcijańskiego. Mogło tak pozostać, że dziś musimy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom piękną tradycję. Poza konkursem swoje zdolności wokalne chciała zaprezentować uczennica naszej szkoły Zuzanna Stanczykiewicz, która jako utwór wybrała Był pastuszek włosy. Ale to jest poza konkursem. Bardzo chciała wystąpić nasza uczennica, bo przyjechała z bardzo daleka, bo nie złożyła Mazowieckiego regionowa. A bardzo jej się podobało, a podobała, że... A kiedy się zaprezentować? Ja przyjechałam też. Bardzo dobrze. No to zniszcza, zapraszamy. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania jasełek przygotowanych przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Urszuli Lizus. Nie. Przepraszam, jest chwila przerwy. Nasze szanowne jury idzie obradować. Wszystkich naszych uczestników zapraszamy na przerwę, na poczęstunek. Niech pani Thank you.
najdroższe i najbliższe. Bo wywołują falę marzeń, najczulszy i najmilszy. Ich dziwny, czarny nastrój staje się dla życia najważniejszy. Rozlewa się na ludzkich twarzach uśmiechem najpiękniejszym. Ten nastrój wszystkich się udziela, ogarnia serce, duszę, radością szczęścia i wesela. I czystych wielkich wzruszeń. Oderwijmy się na chwilę od kłopotów dnia codziennego i posłuchajmy Jezusa, jakie przygotowali uczniowie naszej szkoły. Zapraszamy. Aż do nieba, ale strasznie szybko biega. Uciekł nam i gdzieś się skrył. Został po nim tylko pył. Wolił trochę na zakręcie, ale to tu bez kalekcie zablokowało całą drogę. Bo skręciłem sobie nogę. Dasz mi nowe rogi, panie? Ale to już piąte rogi. W tym tygodniu dodać trzeba. Teraz przyjrzyj ci do nieba. O skrzydełka się postaraj. Dosyć wiara. Mówcie lepiej co na ziemi. Ziemia w grzechach pogrążona. Niech ja zgodę. Czy dostanę tu poroże? Co za nudziarz, o mój Boże! Ziemia w grzechach pogrążona. Rzeszy ojciec, rzeszy matka, rzeszy babka i prababka. Sąsiad, dziadek i pradziadek. Rzeszy ciecia Wiesia złoży, lewo powstać z łóżka zdąży. A najbardziej grzeszy władza. To szczególnie piekło cieszy. Świętych grzesza już wymiera. Mamy wroga, zbawiciela, od ziemskiego szpiega, biesa, otrzymałam SMS-a. Na anioły i aniołki. O czym ta dziewczyna gada? Tu jest dama, a przy damach mówić brzydko nie wypada. Ups, do diabła. Tam w Betlejem, gdzieś stające, ma narodzić się pańce. Co Maryja się nazywa? Ktoś, kto grzechy wszystkie zbywa. Małe dziecię się zrodziło, znowu grzechy. Misja jego ma być wielka. A świstek sobie siedzi i na wyjazda sreberka. Dzwońcie do ziemskiego szpiega. Niech potwierdzi lub zaprzeczy wszystkie te dziwaczne rzeczy, które mówi diabeł łóżka. A ja biegnę już do łóżka. Muszę uciec sobie trzemkę. Zaśpiewajcie mi piosenkę. Ach, śpi, Lucyferze, twojej władzy nikt ci nie odbierze. A gdy znowu przyjdzie świt, nie kto inny, tylko ty będzie rządził światem tym. Kotły dwa, pełne smoły obydwa. Pełne smoły, pełne smoły obydwa. 3-0. Co tak długo nie odbiera? Pewnie znowu kogoś śledzi lub w teatrze sobie siedzi. Co już biega? Jak? Halo, słucham. Jak się mają wasze sprawy? Pewne teraz mam obawy. Nie jest wcale za wesoło. Pełno ludzi tutaj wkoło. Mówią, że ma się narodzić ktoś, kto piekło chce zaszkodzić. Ponad wszystkie ludzkie grzechy pan odkupić może. O mój Boże, nie ma co się pieklić i w panikę wpadać. Przecież takie dziecko nie potrafi władać. Jeśli nawet umie, to ja mam wspaniały planik awaryjny. Jaki plan ma, mój kochany? W piekle? Chyba jest jeszcze nieznany. Piesie, jesteś bystry jak w kociołku woda. Przecież mamy na usługach naszego Heroda. Herod nam oddany da początek okrutnej, aż miło rzezi niewiniątek. Teraz kończę tą rozmowę. Oszczędzam minuty darmowe, a ty zajmij się Herodem.
że ten prawie zaprowadził mnie, chociaż może złamał, ale nie wiem o tym. Ważne, że dziś ja chodzę po odworze, bo od głodu człowiek się starzeje. Jeszcze tylko godzinka i do domu. Witam i kłaniam się nisko. Proszę imię i nazwisko, adres zamieszkania, dokumenty i w ogóle muszę pańskie przyjście odnotować w prokuraturze. Nazywam się Aniu, mieszkam sobie w niebie. Przyszedłem do stajenki zaprosić ciebie. Nowinę niosę, że mężczyzna się zrodził i na wiek wieków królem nam zostanie. Królem? Waszego świata, już mówiłem przecież. Król staje, Kasiano. Co ty będziesz, Aniu? Co ja mam napisać w tych wszystkich rubrykach? Co je powiem, przepomnij? Nic nie pisz. Nic nie pisać? Pójdźmy do stajenki. Wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję Matkę Jego. Kochani, obyć wam dobrze, że dziś się narodził Pan Niebieski Książę. Ktoś się gdzieś narodził i zaraz taki szum. Dzieci wciąż się rodzą, stąd są przedszkolaki. Choć rzup jego tronem będzie rządził światem. Skoro będzie rządził, zbawi nas od grzechu. My go za to odznaczymy orderem uśmiechu. A więc chodźcie rzędą do żółbka dzieciny. Czy wśród ludzi na tej sali mamy jakąś władzę? Do stajenki betlejemskiej serdecznie zapraszamy. Chodzi wójt. Będzie mi przyjemnie. Obiecuję oficjalnie Betlejem wystąpił rannych i sołtysów skrzyknął. Narów nie poskąpię. Chodzi lekarz. Oka nam nie zmrużają w szpitalu. Tej nocy, aż tu nagle, chodzi anioł i szuka pomocy. Mówił, co tam, takie sprawy załatwiam od razu. Wzywam Elkę, włączam i gnam do stajenki. W tym przypadku z ust niczyich już nie padnie, że tą kredkę zwano całkiem bezosadnie. Proszę z nami, do Betlejem, ludzi wszelkich stanów i całkiem ubogich i zamożnych panów. Proszę krawców, elektryków, murarzy, piekarzy, bankowców, biznesmenów, szewców i malarzy. Tych, co żywią, tych, co bronią, tych, co nauczają, co handlują, konie kują, auta naprawiają. Kierowców, maszynistów, artystów, górników, hutników i bibliotekarzy. I tych, co na straży. Przymierzeni do Betlejema sterze, grają z kocie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ułody w okorze, tobie serca owodnego. Jest to boziciokie, duet tworzyć muszę. Tymczasem przynoszę dla małej dzieciny wszystkie witaminy, aby nam dzieciątko zdrowie dorastało, z niem każdy człowiek więcej siły nabierało.
Tej nocy przyjął bardzo zgłoszenie. Ktoś chciał, bym ochraniał Boże Narodzenie. Przyznam w pierwszej chwili, całkiem zbawiam takiego zgłoszenia. Nigdy jeszcze nie wiem, że służba nie drużba, a klient nasz pan, łączam koguty i jadę pęż pan. Po podróży jeszcze często mi się nogi. Jechałem kilometr, pchałem resztę drogi. Może w poczet świętych uda się ciebie przyjąć, bo jeżdżę na tym sprzęcie, jak ja czynić cud. Pan Bóg się narodził, tu dzieciody pasą. Przyszliście w pokłonie? Prawie całą klasą. Mało mamy czasu, by ci panie służyć. Ferie są za krótkie, możemy przedłużyć? Daj nam też prezenty pod nasze choinki. Wycofaj też z obiegu dwójki i jedynki. Za to, Panie Jezu, zyskasz u nas względy. Będziemy ci w zamian śpiewać śliczne kolędy. Kogo ja widzę? Pan wuj we własnej osobie. Przyszedłem do żubka, pokoń oddać sobie. Na każde wezwanie dwóch służbowych poślę, żebyś nie musiał uchodzić na ośle. Zimno, dziecku. Zimno? Masz Mario rację. Trzeba przeprowadzić tu klasyfikację. Licha ta senka, tu tak przecieka. Miejsce to niegodne narodzin człowieka. Będzie to punkt pierwszy rady sesji gminy. Nic to obiecuję dla świętej rodziny. Dzięki ci, człowieku, żeś wysłuchał moich próśb. Tak teraz wielu nie chce lub nie umie wysłuchać głosu Pana w krzykliwym tłumie. Ty nie byłeś w szkole, tam są hałasy. W szumie tym po przerwie wchodziłam do klasy. Wtedy usłyszałam głos anioła z nieba, że wśród nas najciszy Bóg nam się narodził. Do stajni iść trzeba. Lekcję skończyłam, wezwałam taksówkę. Mówię do Betlejem, a tak się za stówkę. Lecz gdy się dowiedział, co się wydarzyło, w ogromną go radość to szczęście wprawiło. Mówił, żeby tą stówkę sobie odłożyć, bo on także pragnie pokłon Panu złożyć. Jestem z budżetówki, nie zarabiam wiele. Jestem i bibliotekarzem, i nauczycielem. Więc się ucieszyłam z tej stówenki małej, którą drogie dziecię Tobie darowałam. Niech Ci Matka Boska kupi ciepły kocyk, abyś Panie Jezu nigdy nie marł w nocy. Widok Was szalenie me serce raduje, za przybycie wszystkim serdecznie dziękuję. Mnie szczególnie cieszy naprawa stajenki i ogromna radość Najświętszej Panienki. Cieszy fakt, że serca ludzkie wciąż gorące, mimo że minęło lat już 2000. Niestety, już finał, czas tak szybko leci. A teraz poważnie, o czym marzą dzieci? By naszym rodzicom kochać było dane, a wszystkie dzieci czuły się kochane. By zawetnać wszystko, to co ludzi różni, aby nasze ręce nie spotkały próżni. By ludzie z uśmiechem witali się co dzień, z trudzonym już nie brakło miejsca w Gospodzie. Żeby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu, a biedni bezdomni mieli skrawek dachu. Aby każdy głodny siadł do pełnej miski, a bibliotekarze dostali podwyżki. Policja i lekarze nie mieli zajęcia, a rodziny wyszły dobrze, nie tylko na zdjęcia. Już finał, finał, Panowie i Panie, jest jakiej z tej szopki wynika przesłanie. Jeden wielki Polak, mądry kto go słucha, by odnowić ziemię, wysłał kiedyś ducha. A my mu pomóżmy w tej wielkiej potrzebie i odnowę ziemi zacznijmy od siebie. Nie wiem,
Gdyby nie gwiazda z Betlejem, jak patrzeć mam na siebie? Gdyby nie gwiazda z Betlejem, jak patrzeć mam na inne? Nie wiem, co mam ci dać, maleńki Jezu, spojrzyj na mnie i uśmiechnij się. Nie wiem, co mam ci dać, maleńki Jezu, spojrzyj na mnie i uśmiechnij się. Pierwsze miejsce. I tak za zajęcie pierwszego miejsca
w kategorii przedszkola pierwsze miejsce zajął zespół przedszkolny z Żurawnicy. O, brawo! Thank you.
Jakusia już. Tak. Czasu nie miał, nie może. Dyplom otrzymuje publiczne gimnazjum w Tarnowatce. Za kategorii zespołu. Za zajęcie pierwszego miejsca. Ale ja chcę powiedzieć, że dwa jest pierwsze miejsca, bo jeżeli miało wielki problem. Gratuluję, ładnie. I jeszcze. Ładnie. Egzekwo, pierwsze miejsce w kategorii zespoły, otrzymuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie. Dziewczynko czy świat? Tak, soliści klasy 1-3, pierwsze miejsce zajmuje Paulina Szorowska. Drugie miejsce w tej kategorii zajmuje Amelka Rybaczyńska. Brawo! I trzecie miejsce. Julia Najda. Julia Najda. Dobrze.
dyplom otrzymuje Gabrysia Adobek za zajęcie drugiego miejsca. Ex-equo Aleksandra Beus za zajęcie drugiego miejsca. Przez GOPI, więc ja chciałabym tych solistów
przedszkola, bo one wychodzą z dziecka. To jest przedszkola. Dyplomu jeszcze nie mamy. Dopiero się wydrukuje. Ale książeczka i ktoś jeszcze. Właśnie. Bo zostały mi dwie nagrody. Zostały mi dwie nagrody. I to, jak się nazywa? Gratuluję. No, zaraz dyplom się wydrukuje. Na razie idź tam. Dobrze, teraz podziękowania dla nauczycieli, prawda, którzy także... Ja jeszcze do tego przedszkola wrócę, przepraszam bardzo, panie komisarzu. Jako, że jedna była mniej odważna, to była drugie miejsce, prawda? My dyplomu dodrukujemy. Pierwsze miejsce, niech tam się przedstawi, niech tam się przedstawi. Wszystko z przedszkola. Była Martynka, pierwsze miejsce i drugie miejsce. Lena? Basiura. O, zaraz dodrukujemy. Teraz jeszcze i podziękowania dla nauczycieli, którzy także wnieśli duży wkład w przygotowanie tych artystów. Podziękowania otrzymuje pani Magdalena Antonia. Prosimy bardzo. Pani Marta Kurys.
prostu powoli. Zaraz on wypowiedzi. Pani Michalina.